Siema, witajcie w kolejnym odcinku spekulacji o GTA 6 i dzisiaj pokażę wam najnowsze przecieki oraz nawiązania, których gracze dopatrują się w GTA 5. Zacznijmy od informacji od Toma Hendersona, którego przecieki odnośnie gier sprawdzały się wcześniej i według niego GTA 6 ukaże się w 2024 lub 2025 roku. Akcja gry ma dziać się w czasach współczesnych w Vice City, mapa będzie powiększana po premierze, a jedna z grywanych postaci ma być kobietą. Informacje te potwierdził również Jason Schreier z serwisu Bloomberg. W sieci pojawił się także wyciek informujący o tym, że GTA 6 miałoby zostać ogłoszone w GTA Online podczas specjalnego wydarzenia i okazało się, że niedawno Rockstar wystawił ogłoszenie o pracę, w którym szuka koordynatora wydarzeń na żywo. W sieci pojawiła się również mapa, która z obliczeń jest o 70% większa od tej z GTA 5. Pojawiły się także zdjęcia mające przedstawiać grę. Gracze dopatrują się także wskazówek w GTA 5 i część z nich pokazywałem w pierwszym odcinku, a w tym rozpoczniemy od najnowszej aktualizacji, której podczas napadu odnajdziemy nawiązanie do postaci z GTA Vice City. Gracze uważają, że sama wyspa i jej klimat nawiązuje do GTA 6, a nawet mogłaby się pojawić w tej grze, o ile plotki o tym, że nowy GTA ma dziać się w Vice City i Ameryce Południowej okażą się prawdziwe. Warto również dodać, że El Rubio, którego okradamy w najnowszym dodatku, jest wzorowany na Carlosie Leder, który posiadał wyspę na Karaibach, służącą jako punkt łączący Kolumbię z Miami. Niedawno do GTA Online dodano również kurtkę, na której jest napis GTA Vice City Stories. W 2018 było również głośno o informacji na temat GTA 6 w GTA Online, ale wszystko okazało się atakiem hakerskim. W zwiastunie dodatku do GTA Online pojawiają się współrzędne, które prowadzą do dróg w kształcie szóstki. Na koniec zostawiam wam ciekawostki, które pokazywałam w trzecim odcinku Mitów i Teorii. Pierwszą ciekawostką jest napis serwis, którego zobaczymy w napadzie na kasyno i który został podzielony tak, że słowo Vice jest oddzielone, a obok widnieje liczba 510, która miałaby wskazywać na 5 października lub 10 maja. W zapowiedzi aktualizacji widzimy również podświetloną Amerykę Południową. W kasynie odnajdziemy kolejne odniesienie do Vice City. Następne odniesienie do GTA 6, którego dopatrują się gracze, to trasa w GTA Online, która po odwróceniu miałaby przypominać Amerykę i zahaczać o Miami i Meksyk. W domu Lestera odnajdziemy kalendarz zaznaczonym 17 września, który wypada w piątek i taki dzień w rzeczywistości wypada w 2021 roku. W jednym z automatów mamy do wyboru 4 postaci i w tym jedną kobietę, co zgadzałoby się z najnowszymi przeciekami.
Na kolejnym automacie znajdziemy 8-bitową wersję muzyki z GTA 5 oraz muzykę nazwaną Vice Lights, która jednak nie jest przerobioną muzyką z Vice City i gracze uważają, że może być to przerobiona muzyka z 6 części. A to na tyle w tym odcinku, dzięki, że oglądaliście, cześć!